Witam wszystkich, wielgotny głupik z tej strony. Dzisiaj już po raz drugi w tym filmie chciałem troszeczkę poopowiadać o tym, z czego składa się akwaterarium dla żółwia i jaki sprzęt dla niego pracuje na utrzymanie całego tego akwaterarium. I jeszcze coś o tym żółwiu, parę słów powiedzieć i o tym, jakie są plany z tym żółwiem. A więc zacznijmy. No, akwaterarium dla tego żółwia składa się z dwóch stref. Strefy wodnej, w której aktualnie ten żółwik sobie siedzi. Teraz tutaj. Tu jest linia wody, więc tu jest strefa wodna. I ze strefy suchej. Tam jest strefa sucha, widzicie, tu się kończy poziom wody. A tam jest strefa sucha, tarasik. Ponieważ tam dwóch użytkowników we wcześniejszym filmie o nim, a mianowicie Yolo XD oraz domowa hodowla ryb akwariowych Przemek, tam pisali, że dlaczego on nie ma strefy suchej, nie ma strefy lądowej. Nie jest to prawda, bo jak już pokazywałem, linia wody kończy się tutaj, tam jest u góry strefa sucha, na którą żółw może sobie wyjść po tym tarasiku bądź wypłynąć po prostu i iść i tam sobie na tej strefie suchej posiedzieć. Dodatkowo jest zamontowana tam lampa imitująca promieniowanie UVB. Także jeżeli ten mały olbrzym będzie chciał sobie tam wyjść i zaczerpnąć troszeczkę promieniowania, to też może, gdyż tam jest zamontowana właśnie lampa UVB imitująca właśnie promieniowanie słoneczne. Ze sprzętów, które pracują na tym, na utrzymanie tego, to jest filtr kubełkowy, który znajduje się tam. Tam idą dwie rury. I tu jest kubełek. Nie wiem, czy go widać dobrze. O, widać. Tu jest kubełek. Tu idą dwie rury. Właśnie od tego kubełka. Ta rura wypuszcza przefiltrowaną wodę. Tamta rura zasysa ten brud, który się gromadzi tutaj. Dodatkowo pracuje tu grzałeczka z termostatem. Ustawiona na 25-26 stopni. Więc tyle, pracujesz na akwarium, na akwaterarium tego żółwia. Ktoś też mi napisał, żebym jakiś roślinek i trochę kamieni dał do tego akwaterarium. No, powiem tak, że nie wiem, zrobiłbym tak, bo był taki plan, żeby to mu zaaranżować. No słuchajcie, boję się, że to może nie wyjść, ponieważ słuchajcie, ten żółw jest naprawdę ogromny. I jeżeli wsypię tu jakikolwiek żwir, to on będzie tak tym żwirem mieszał, tymi odnóżami swoimi, nogami, będzie tak mieszał w tym żwirze, że to już się zrobi jeden wielki syf i to nie będzie już akwaterarium, i no to będzie jeden wielki odstojnik. No oczywiście filtr pracuje, ale boję się, że filtr może nie dać rady z takim syfem, jaki się tu może zrobić, jak on tym żwirem będzie mieszał, a w tym żwirze się będzie różne syfy gromadziły, więc się boję właśnie, że filtr może nie dać rady tego zrobić. Dodatkowo jeszcze ktoś mi pisał, żebym tu rośliny posadził, jakieś, nie wiem jakie roślinki dokładnie, to miałbym tu niby posadzić. No pewnie jakieś kryptokoryny albo coś takiego, albo żabienice pewnie. No ale to będzie wszystko wydzierane przez niego systematycznie, po prostu ze żwiru, tak? No on jest dosyć duży i on będzie naprawdę i będzie robił sporo zamieszania. A jak kupię jeszcze jakiś większy żwir, takie cięższe kamienie, a uwierzcie mi, że on ma w swoich nogach, ona, bo to jest samica, uwierzcie mi, że ona ma trochę odrzutu w swoich nogach, więc jak mi chlaśnie takim twardym i dość dużym kamieniem, to boję się, że mi szybę po prostu by może pęknąć szyba, jak to odrzutem takim weźmie i będzie więcej nieprzyjemności jak przyjemności, więc zrobiłbym tak, ale boję się, że w przypadku żółwia tych rozmiarów to niestety nie może to się nie udać, może to nie wypalić i może być z tym potem więcej problemów. No, oczywiście by był mniejszy żółw, to bym tak zrobił, tak? Bo bym się wtedy nie bał tak bardzo. A o żółwiu jeszcze chciałem dodać, że jest to samiczka, samica już dorosła, z tego co wiem od jej poprzednika to 12-letnia, ma 12 latek i składa już jaja, więc w tym roku już składała, nie u mnie jeszcze, nie u poprzednika, bo składa na wiosnę, a ja go dostałem w lipcu, więc
czekam na wiosnę 2019, gdzie będzie składać jaja. I spróbowałbym te jaja zainkubować. I może, kto wie, dochować się małych żółwików. Fajnie by było. Takie słodziaki, małe żółwie są słodkie, więc fajnie by było wychować żółwia. A przynajmniej chciałbym spróbować swoich sił w wychowie żółwia i prawidłowej inkubacji jaj. No z patyczakami się udało, więc dlatego pragnę spróbować z żółwiem to zrobić. Kto wie, może się uda, ale to dopiero będzie w 2019 roku, za rok na wiosnę, gdyż wtedy będzie składać jaja. I wtedy będzie naprawdę trzeba uważać na nią, ponieważ wtedy, co wiem, to przed składaniem jaj ona się robi szalona, agresywna. Znaczy agresywna to jak agresywna, ale się robi szalona. I może kilka razy się zdarzyło mojemu poprzednikowi, a on ją trzymał blisko firanki, blisko okna i nie zakrył dobrze terrarium, żeby była wentylacja, a tam po prostu się mu firanki uczepiła i po prostu wypadła z terrarium. Nie mi, no poprzednikowi, u którego była, zanim ją dostałem, z tego co mi opowiadał, więc trzeba będzie uważać na to po prostu, żeby się taka sytuacja tu mi nie wydarzyła. Ale to dopiero za rok, więc mam czas jeszcze pomyśleć, jak to zabezpieczyć w razie takiej sytuacji. No i w sumie w tym filmie byłoby na tyle. No, możecie mi napisać, czym kolejny film chcielibyście zobaczyć. To zwierzę, które się pojawi w komentarzach najwięcej razy, lub ta propozycja, która po prostu moim zdaniem będzie najciekawsza, to wybiorę i z tym będzie kolejny film, więc w tym filmie byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnym i cześć.